Jak mówią, czują się oszukani przez system, a rządowy program mieszkaniowy, który miał zapewnić stabilną, spokojną przyszłość, okazał się fiaskiem. Mieszkańcy Nowego Nikiszowca mieszkaniem dla rozboju nazywają projekt, który ich zdaniem w sposób niezgodny z prawem czerpie z nich zyski. Dlatego symbolicznie zaprotestowali przeciwko ich zdaniem nieuczciwym praktykom. Fatima Orlińska. Ponad 1300 mieszkańców w ponad 500 mieszkaniach powstałych w ramach programu Mieszkanie dla Rozwoju walczy dziś o swoją przyszłość. Czują się oszukani przez system, który, jak sami mówią, pogrzebał ich marzenie o własnym mieszkaniu na preferencyjnych warunkach. Zaufaliśmy rządowi, przyznają z żalem, bo obiecywano im, że wynajmowane dziś od 2 lat mieszkania będą mogli wykupić, a stawki czynszów będą zamrożone. Jesteśmy małżeństwem z dwójką dzieci, w tym mamy syna niepełnosprawnego, pozostały. Ponieważ jedyne, co tu jest pewne, to na pewno wzrost czynszu i opłat. I na chwilę obecną jeszcze nas stać na opłacenie czynszu, ale sytuacja wygląda tak, że jedna nasza wypłata idzie na opłacenie czynszu, samego czynszu, natomiast druga wypłata, z której musimy żyć w 4 osoby, idzie na pozostałe, na media, na pozostałe media i na życie. Z tego, co sobie przypominam, ten program miał wyglądać inaczej. Był przeznaczony dla osób o niewielkich dochodach, dla klasy średniej, bez zdolności kredytowej. Co zresztą znajduje pokrycie w słowach przedstawicieli rządu, którzy jeszcze kilka lat temu deklarowali, że program nazywany Mieszkaniem Plus ma odpowiadać na deficyty mieszkaniowe, wspierać rodziny z dziećmi i zachęcać młodych ludzi do pozostania w kraju. Dawniej mówiło się ciasne, ale własne. Poprzez nasz program mieszkaniowy mieszkanie nie musi być takie ciasne, ale może być własne. O to nam właśnie chodzi. I chcę też powiedzieć, że ta przestrzeń, mieszkaniowa przestrzeń, to też trochę przestrzeń wolności. I Prawo i Sprawiedliwość buduje tę przestrzeń wolności dla Polaków. Prawo i Sprawiedliwość tworzy i organizuje nowo, na nowo tą rzeczywistość gospodarczą i społeczną. Rzeczywistość okazuje się być jednak daleka od ideału. Dziś z mieszkańcami Nowego Nikiszowca, jak mówią, przede wszystkim nikt nie rozmawia. Umowy, które otrzymują na krótko przed wygaśnięciem poprzednich, mają niejasne zapisy, a dojście do własności nie wiadomo, kiedy nastąpi. Były podane kalkulacje. Każdy mógł sobie mieć wybór, czy będzie chciał to DDW osiągnąć 10, 15, 25, 30 lat. I że te ceny, które są teraz, na pewno nie wzrosną, ponieważ muszą tylko policzyć koszty zakończenia inwestycji i nie będzie miała na to wpływu ani inflacja, ani podwyżki cen mieszkań, bo pytaliśmy o to przy zawieraniu umów, że przez te 2 lata mieszkania na pewno pójdą do góry. Mówi, że to nie będzie po cenach rynkowych, tylko właśnie te wyliczone i tak nam to zostanie zaproponowane później. Więc byliśmy spokojni. Natomiast przez 2 lata w sprawie DDW nie zmieniło się nic. Choć tak naprawdę to możliwość wykupu mieszkania na własność na preferencyjnych warunkach bez konieczności zaciągania kredytu skłoniła wielu do skorzystania z oferty mieszkaniowej programu rządowego. Mieszkańcy Nowego Nikiszowca wskazują, że w ich odczuciu to żadna z oferowanych przed podpisaniem umowy deklaracji dziś nie jest spełniona. Chodzi m.in. o waloryzację czynszów, która ma nastąpić z początkiem stycznia każdego roku. To, co dzieje się z kaucjami, to jest patologia na rynku nieruchomości. To znaczy, w pierwszych umowach mieliśmy jawny zapis w umowach zawartych, umowach najmu, który stanowił o tym, że kaucje będą waloryzowane przez wynajmującego. To jest zgodne zresztą z artykułem 36 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów. W formie nowych umów, które otrzymaliśmy od wynajmującego niedawno, zapis jest odwrotny. Waloryzacja spada na najemcę. Co dla najemców w obecnej sytuacji gospodarczej jest, jak sami mówią, dużym ciosem. Kaucja miałaby być waloryzowana według wskaźnika GUS, czyli średnio o 15% w skali roku. Podpisując umowę pierwotną, najemcy zobligowani byli do wpłacenia kaucji równej 6 opłatom czynszowym. Według nowych umów kaucja będzie wzrastała wraz z czynszem, na co najemcy nie chcą się zgodzić. Poprosiliśmy Polski Fundusz Rozwoju o komentarz w sprawie, na odpowiedź czekamy.